Filip Kaczmarek, jestem posłem Europejskiej Partii Ludowej wybranym w Polsce. Sprawiedliwy handel to jest bardzo ważna koncepcja, która pozwala uczynić świat bardziej sprawiedliwym. W Unii Europejskiej często mówimy o tym, że wybory powinny być wolne i sprawiedliwe, natomiast bardzo często mówimy o handlu, tylko wolnym handlu. Więc skoro wybory mają być wolne i sprawiedliwe, to handel też powinien być wolny i sprawiedliwy. Jestem członkiem Komisji Rozwoju. W Komisji Rozwoju pracowaliśmy nad wieloma sprawozdaniami, gdzie staraliśmy się, aby koncepcja sprawiedliwego handlu pomagała w uczynieniu europejskiej polityki rozwojowej bardziej spójną. Handel jest jedną z tych elementów, który powoduje, że Unia Europejska nie jest do końca konsekwentna. Gdyby handel był bardziej sprawiedliwy, wtedy wspólna polityka rozwojowa będzie bardziej skuteczna i będzie bardziej prawdziwa. Zostało dużo rzeczy zrobionych pozytywnych i we właściwym kierunku, ale to nie znaczy, że można osiąść na laurach. Jest ciągle dużo do zrobienia, ciągle wiele państw, wiele przedsiębiorstw, wielu konsumentów nie rozumie, dlaczego powinniśmy uczynić światowy handel bardziej sprawiedliwym i uczciwiej dzielić się zyskami z tegoż handlu. Popieram sprawiedliwy handel, bo to bardzo dobra koncepcja, która pomaga wielu ludziom na całym świecie.